Witaj! Dziś nauczymy się, jak generować różne ekspresje twarzy na jednym modelu za pomocą DALL-E 3. Jesteś gotowy? Zaczynajmy. Już pokazuję, o co chodzi. Chodzi o to, aby ta sama postać była za każdym razem, ale żeby jej mimika twarzy w zależności od naszych potrzeb była różna. Jak to zrobić? Wbrew pozorom jest to bardzo proste. Już pokazuję. Musimy oczywiście korzystać z płatnej wersji czatu, wyznaczyć model DALL-E 3 i wpisujemy pierwszą komendę. Bez obaw, wszystkie komendy znajdziecie na dole w opisie. Jeżeli spodobało się, to też proszę Was o jakiś pozytywny komentarz, łapkę w górę, dajcie znać, co o tym myślicie oraz zapraszam na moje webinary, gdzie uczę więcej. O co chodzi? Wprowadzamy parametr H, H jak happy, który będzie odzwierciedlać, jak szczęśliwa jest postać, czyli będzie zakres od 10, bardzo nieszczęśliwy, do 100, ekstremalnie szczęśliwy. Więc system zrozumiał zadanie, idziemy dalej. Wprowadzamy kolejną komendę. Pamiętaj, wszystkie komendy są na dole w opisie, także tam znajdziesz link do moich webinarów. Czyli w tym momencie mówimy mu, że za każdym razem postać ma być dokładnie taka sama. Więc teoretycznie system zrozumiał zadanie. Jesteśmy gotowi do wykreowania postaci. Więc po prostu generujemy realistyczne zdjęcie młodej kobiety, z tym, że ona ma być smutna. Parametr H równy 10, czyli ta najniższa wartość. Chwilę czekamy na wyniki. Zdjęcie zostało wygenerowane. Wyszło bardzo dobrze. Jak widać, postać jest smutna. Spróbujmy sprawić, aby była nieco szczęśliwsza. Wklejamy komendę, czyli teraz będzie H20. Niech będzie odrobinkę szczęśliwsza i czekamy na wynik. W międzyczasie nie zapomnij dać znać, co o tym sądzisz. Zdjęcie zostało wygenerowane. Widzimy, że jest ta sama postać. Już jest szczęśliwsza, więc dajmy kolejną wartość. Zobaczmy, jak się zachowa przy wprowadzeniu parametru, nie wiem, na przykład happy równe się 60. Generujemy zdjęcie. W międzyczasie może się tak wydarzyć, że system wygeneruje zupełnie inną postać, więc w tym momencie musimy go poprosić o numer seed zdjęcia i powiedzieć, że zdjęcie ma być generowane na bazie grafiki o numerze seed. W tym przypadku akurat nie wszystko pięknie się udało, aczkolwiek taką komendę też znajdziecie w opisie, już Wam ją pokazuję. Czyli piszemy, jaki jest seed pierwszego zdjęcia. On w tym momencie podaje nam numer. I ten numer to jest numer tego pierwszego zdjęcia, które jest dla nas bazowe. W takim przypadku, jak znamy numer seed, wpisujemy wróć do pierwszego zdjęcia i wygeneruj je. Tym razem dodamy mu parametr 100. Wszystko oprócz tego parametru ma zostać bez zmian. No i kopiujemy ten numer, czekamy na efekt. I to wszystko. No, zdjęcie aż wręcz trochę przerażające. Chyba przedobrzyłem z tym szczęściem. Aczkolwiek pokazuję Wam, że dzięki takiemu rozwiązaniu jesteście w stanie modelować ekspresję twarzy postaci, którą potrzebujecie do swoich celów. I można ją potem wykorzystywać dalej za pomocą tego lub innego programu. Tym bardziej, że to jest kwestia kilku dni, gdzie czeka nas bardzo duży update, o którym na pewno nagram kolejne wideo. Dlatego nie zapomnijcie zasubskrybować, dać znać, co o tym myślicie i zapraszam na swoje webinary z linku poniżej, gdzie dowiecie się znacznie więcej. Do zobaczenia.